Na dzisiejszy obiad przygotuję dzisiaj pyszne danie, które uwielbiane jest przez wszystkie chyba pokolenia. Danie to przywędrowało do nas z Włoch, a będzie to pizza. Ja dzisiaj zrobię pizzę może nie w sposób taki typowo tradycyjny, bo zrobię z dodatkiem grzybów. Z dodatkiem grzybów leśnych, sezon na grzyby jeszcze trwa. Można albo samemu zbierać w lesie, albo też kupić na targu. A zatem będziemy potrzebowali około 40 deko grzybów. Ja już mam obgotowane, pokrojone wstępnie. Dwie cebulki pokrojone w pół plasterki. Zużyjemy także dwa ząbki czosnku. Sos zrobimy z pomidorów, mam tutaj puszkę pomidorów i oczywiście przyprawimy ten sos tradycyjnie solą i pieprzem, a także przyprawami. Mam tutaj bazylię, oregano i majeranek. Są to przyprawy doskonałej jakości produkowane przez Cykorię S.A. Zakład ten mieści się w Wierzchosławicach, czyli na terenie Kujaw. Grzybki, cebulkę i czosnek podsmażymy na maśle. Będzie oczywiście potrzebny jeszcze żółty ser. Mam tu około 15 deko starty już na grubych oczkach tarki. I jeszcze dodamy, żeby nasza pizza była smaczniejsza, fajnie też pachniała, dodamy plastry na wierzch, plastry boczku wędzonego. Oczywiście będzie potrzebne jeszcze ciasto do pizzy, a przepis na to ciasto znajdziecie również na naszym kanale smakkujaw.pl. Na rozgrzaną patelnię wrzucam odrobinę masła, wrzucam czosnek, odrobinę go podsmażę. Czosnek zaczyna nam już ładnie pachnieć, a zatem wrzucam pomidorki. Wszystko wymieszam. Będę podsmażała, dusiła do momentu, jak zacznie nam sos gęstnieć. Wtedy przyprawię. Przygotowuję mieszankę ziół, a zatem majeranek. To są takie płaskie łyżeczki. I teraz bazylia, oregano. Przemieszam. I gotowe. Oczywiście sos od czasu do czasu mieszamy. Lekko pomidorki rozgniotłam na patelni, ponieważ były to całe pomidory. Sos zaczyna powoli gęstnieć, przepięknie już pachnie, a zatem czas dorzucić nasze przyprawy. Pieprz i jeszcze sól. Będę tak jeszcze podduszała 3 minutki, około 3 minut, jak sos nam zgęstnieje. Sosik jest już gotowy, woda odparowała, dzięki przyprawom cudownie pachnie, rewelacyjnie też smakuje, a zatem wyłączam gaz i zostawiam do przestygnięcia. Na rozgrzaną patelnię wrzucam kawałek masła, czekam, jak się rozpuści. Wrzucam cebulkę. Cebulkę podsmażam do miękkości. Cebulka jest już elastyczna, a zatem dorzucam grzybki. Wymieszam i będę podduszała tak około 10 minut. Grzybki mam już podsmażone, a zatem je tak delikatnie teraz przyprawię, bo pamiętacie, że sos mamy dosyć pikantny, trochę soli, trochę świeżo zmielonego pieprzu. Przemieszam i 2-3 minutki nasze grzyby i cebulka będą już gotowe. Wszystkie składniki mam już przygotowane do naszej pizzy, a zatem zabieram się teraz za rozwałkowanie ciasta. Oczywiście wysypuję stolnicę mąką, trochę również natarłam mąką wałek do ciasta i rozwałkowuję. No, widzicie, że ciasto jest takie fajne, elastyczne. Rozwałkowuję tak do kształtu blaszki, na której będę naszą pizzę piekła. Wysmarowaną blachę wyłożyłam ciasto, oczywiście nadmiar tutaj poobcinałam i zaraz zacznę uzupełniać pozostałymi składnikami.
Na ciasto nakładam najpierw sos, całą przygotowaną porcję, rozprowadzam. Sosik cudownie pachnie i jest naprawdę znakomity w smaku. Teraz wykładam porcję grzybków z cebulką. Na grzybki wykładam plasterki boczku. Jest to boczek naprawdę fantastyczny. Plasterki są cieniusieńkie. Dzięki temu nasza pizza będzie naprawdę bardzo dobrze smakowała. Boczek mam już wyłożony. Posypuję startym żółtym serem. Pizzę będę piekła w temperaturze 250 stopni, około 8-10 minut. Oczywiście pizzę wkładam do nagrzanego piekarnika na środkową półkę. Włączam górną i dolną grzałkę. Pizza jest już gotowa. Piekła się 10 minut. Jeszcze odrobina zielonej natki pietruszki. Nasza pizza pachnie rewelacyjnie. Żałujcie, że nie możecie poczuć tego zapachu, bo to i grzyby, i boczek, i wszelkie przyprawy. A zatem gorąco tę pizzę polecam i życzę smacznego.